rażąco niskie nakłady środków publicznych na ochronę zdrowia, jedne z najniższych w Europie, ogromne zadłużenie podmiotów leczniczych, system opieki zdrowotnej niedostosowany do realnych potrzeb. Do tego dodajmy ostatnio upubliczniony bezsensowny pomysł centralizacji szpitali powiatowych. Tak rysuje nam się obraz polskiej polityki zdrowotnej, a więc tej dziedziny, w której rękach jest nasze życie. W 2019 roku na ochronę zdrowia wydatkowano w naszym kraju 4,3% PKB. Jak w stosunku do innych europejskich państw wypada Polska? To pytanie było inspiracją do opracowania przez Związek Powiatów Polskich raportu na temat nakładów na ochronę zdrowia w Polsce na tle innych państw OECD. Analiza objęła 27 krajów europejskich wchodzących w skład OECD. Z analizy tej wynikało, że w Polsce nakłady na ochronę zdrowia są jedne z najniższych w Europie spośród analizowanych krajów. Za rok 2019 odpis PKB na cały system ochrony zdrowia to jest tylko 4,3%. Słowacja, Litwa, Estonia mają większy odpis jak my. Analiza przeprowadzona przez Związek Powiatów Polskich na podstawie danych opublikowanych przez OECD, czyli Międzynarodową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, oparta została na trzech wskaźnikach. Pierwszy wskaźnik dotyczył nakładów na ochronę zdrowia w stosunku do PKB. Jeżeli chodzi o ten wskaźnik, Polska zajmuje trzecie miejsce od końca wśród analizowanych krajów. Dodajmy, że średnia dla analizowanej grupy państw wynosi 6,53%, a mediana 6,42%. Drugi wskaźnik dotyczył siły nabywczej pieniądza. To jest bardzo istotny wskaźnik, dlatego że pokazuje on, ile usług zdrowotnych może kupić dane państwo, dysponując określoną walutą. I w tym zakresie Polska była na 5. miejscu od końca. 23. pozycja na 27 analizowanych państw wskazuje na ogromną przepaść pomiędzy Polską a wysoko rozwiniętymi krajami europejskimi. Trzeci wskaźnik dotyczył nakładów w ujęciu nominalnym. Jeżeli chodzi o ten wskaźnik, Polska również była tutaj w ogonie krajów europejskich. Zajęliśmy trzecie miejsce od końca. 25. pozycja na 27 krajów to kolejny przykład obrazujący, jak bardzo pogłębia się dystans pomiędzy Polską a wysoko rozwiniętymi europejskimi państwami. Jeżeli zestawimy dane z Polski z danymi państw sąsiadujących, wchodzących dawniej w skład tzw. bloku wschodniego, wyraźnie widać, że zostajemy w tyle. Wieloletnie, rażąco niskie nakłady na opiekę zdrowotną ze środków publicznych są główną przyczyną stale rosnącego zadłużenia podmiotów leczniczych. Gdy dzisiaj byśmy wzięli całościowo system zdrowia w Polsce i zauważylibyśmy, jakie jest zadłużenie tych szpitali naszych w Polsce, a więc od tych, które podlegają ministrowi, tych, które podlegają marszałkom województw, jak również tych, które podlegają powiatom, to jest tych długów na około 15 miliardów złotych. I tych powiatowych problemów, czyli zadłużenia szpitali powiatowych, jest na poziomie 25-30%. Jest to około 3,5 do 4 miliardów złotych, czyli 11 miliardów jest po stronie nie naszej. Nie naszej, czyli nie powiatowej, podkreślił nie przez przypadek prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka, gdyż przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia często zarzucają samorządom powiatowym brak prawidłowego nadzoru nad swoimi szpitalami, którego konsekwencją miałoby być właśnie zadłużenie tych placówek. I w tym miejscu na myśl nasuwa się stare polskie przysłowie, że cudze widzi się pod lasem, a nie zauważa swojego pod nosem. Największe zadłużenie tych szpitali, o których wspomniałem, podlega ministrowi zdrowia. Instytuty, kliniki, szpitale MSW, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, podlegają ministrowi zdrowia bądź ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, a więc rządowi. Te jednostki są najbardziej zadłużone. One mają najwięcej długu. Oto dane z kolejnego raportu opracowanego przez ekspertów Związku Powiatów Polskich. Przeanalizowaliśmy sytuację finansową instytutów badawczych na przestrzeni 2016 i 2019 roku. Nie dość, że sytuacja w instytutach badawczych nie uległa poprawie, to widzimy znaczące pogorszenie sytuacji finansowej. W 2017 roku instytucje badawcze nadzorowane przez resort zdrowia odnotowały nieznaczną poprawę wyników finansowych. W 2018 roku strata znów się zwiększyła, a w kolejnym roku, czyli 2019, osiągnęła poziom wyższy niż w 2016 roku. W 2019 roku z 13 instytutów badawczych nadzorowanych przez ministra zdrowia prowadzących szpitale,
tylko 2 uzyskały dodatni wynik finansowy. Jeżeli chodzi o wyniki na sprzedaży, dodatni wynik finansowy uzyskało 0 podmiotów. Warto dodać, że minister zdrowia dysponuje specjalną komórką w Ministerstwie Zdrowia, która ma zajmować się nadzorem i kontrolą nad tego typu instytucjami. Czy przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia zarzucają nadzorującym te jednostki brak kompetencji zarządczych? Nie, ponieważ ten zarzut musieliby kierować do siebie. Czy planują je centralizować? Nie. One przecież już są scentralizowane i podlegają pod ministerstwo. Czy funkcjonują dzięki temu lepiej niż jednostki powiatowe? Nie, ponieważ centralizacja się nie sprawdza. Wbrew wszystkim faktom, przedstawiciele resortu zdrowia twierdzą, że przyczyną zadłużenia szpitali samorządowych jest brak właściwego nadzoru i odpowiedniego zarządzania podmiotami leczniczymi. Te zarzuty w większości przypadków są bezzasadne. Warto przypomnieć, że w listopadzie 2019 roku w tej sprawie wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny. W uzasadnieniu wprost wskazał, że przyczyną kłopotów finansowych szpitali samorządowych jest niewłaściwa wycena świadczeń opieki zdrowotnej. We wspomnianym uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego czytamy również m.in. Trybunał wykazał, że koszt udzielania świadczeń stale wzrasta na skutek wprowadzania nowych regulacji, głównie podnoszących wynagrodzenie personelu medycznego i poprawy jakości opieki zdrowotnej. Akty prawne wprowadzające te zmiany nie zawierają oszacowania kosztów ich wdrożenia. Narastające lawinowo zadłużenie w służbie zdrowia dowodzi, że kolejne ustawy i rozporządzenia, według założeń ustawodawcy wprowadzane w celu poprawy sytuacji pacjentów i personelu medycznego, są aktami stanowionymi bez pokrycia. Ministerstwo jednak nie odpuszcza. Trzymając się uparcie swoich zarzutów wobec samorządowców i dyrektorów placówek medycznych, planuje centralizację szpitali powiatowych. 23 grudnia 2020 roku minister zdrowia wydał zarządzenie w sprawie utworzenia zespołu do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Zespół, który powołał pan minister, składa się z przedstawicieli pracowników Ministerstwa Zdrowia, również Narodowego Funduszu Zdrowia. Również są pracownicy Banku Gospodarstwa Krajowego, nie ma tam samorządowców. Prosimy ministra, aby na etapie właśnie tym przygotowawczym również przedstawiciele powiatów, samorządów województw powinny tam się znajdować. Minister oczywiście nam tłumaczy sprawę, że jak się już pojawią zapisy, pojawi się projekt, no to przyjdzie czas konsultacji i wtedy wyrażą swoją opinię samorządy. No, tak szczerze mówiąc, to my już dzisiaj wyrażamy opinię, bo mówimy, jeżeli to ma być centralizacja, to jesteśmy przeciwko, bo to już było. To spowodowało bardzo duże zadłużenie szpitali w tamtym czasie, w którym funkcjonowały. Poza tym na etapie konsultacji to my będziemy już opiniować konkretne zapisy, konkretne rozstrzygnięcia, a my chcemy mieć udział w tworzeniu tych zapisów, w tworzeniu tych rozstrzygnięć po to, aby pewne rzeczy, które mają służyć mieszkańcom lokalnie, one tam znalazły miejsce. Specjalistyka to już są duże pieniądze i nie w każdym powiecie szpital taki musi być, ale szpital powiatowy pierwszego kontaktu, którym ratujemy życie, gdzie ten mieszkaniec ma się czuć bezpiecznie, bo on tutaj będzie zdiagnozowany i tutaj będzie powiedziane, co on ma robić dalej, absolutnie powietrze jest potrzebny. Pomysł ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczący centralizacji szpitali powiatowych wywołał ogólnopolską dyskusję. Nie milkną słowa krytyki. Rodzi się coraz więcej pytań i wątpliwości, zwłaszcza w kontekście decyzyjności i odpowiedzialności. Myślę, że decyzyjność w ramach samorządów jest na tyle szybka, że to dzisiaj skutkuje tymi inwestycjami, które w tych szpitalach są podjęte. Centralizacja spowoduje absolutną inercję tych decyzji. To będzie trwało. Jeżeli sprzęt, który z dnia na dzień trzeba zakupić do naszych szpitali i to bez zbędnej zwłoki, jak to ładnie się określa, te decyzje są podjęte dzisiaj. Jeżeli to będzie centralna decyzja wojewody czy ministra zdrowia, nie ma szansy. I o tym mówimy, że ta decyzyjność na dole jest najważniejsza, bo ona wpływa na kształt naszych szpitali, na jakość naszych szpitali, a szybkość decyzji wiąże się też ze skutecznością leczenia. Więc ta centralizacja jest złym rozwiązaniem, złą decyzją dla naszych mieszkańców. To zła wiadomość dla mieszkańców. Jeżeli mamy dzisiaj w jakiś sposób zreformować ochronę zdrowia, jeżeli mamy doprowadzić do pewnej unifikacji, jeżeli chodzi o nasze jednostki systemu zdrowia, to tylko razem, bo my lokalnie naprawdę wiemy lepiej, co tym mieszkańcom jest potrzebne i dlaczego tak staramy się o ten, a nie inny szpital i właśnie w tym miejscu. Z pozycji Warszawy on nie będzie pierwszym szpitalem, on będzie którymś szpitalem. Być może jest to formuła, że mieszkaniec z mojego miejsca zamieszkania ma jeździć 100 km do szpitala innego, jeżeli tak zakłada reforma. Myślę, że tak założy reforma, bo innego wyjścia nie będzie, jeżeli centralizacja ma doprowadzić
Na przykład, o czym się też tam gdzieś już rozmawia, do likwidacji pewnej części szpitali. O tym, że konieczna jest zmiana systemu opieki zdrowotnej, Związek Powiatów Polskich mówi już od lat. Na pewno trzeba zmienić system ochrony zdrowia, na pewno trzeba wiele spraw zrestrukturyzować i to nie podlega dyskusji, ale to trzeba zrobić przy udziale samorządów, przy pomocy lokalnego środowiska, lokalnych izb lekarskich, pielęgniarskich, żeby pewne kwestie, które szczególnie wynikających z zachorowań, to się nazywa mapy potrzeb zdrowotnych, po prostu w danym regionie zafunkcjonowały. To nie jest tak, że jedną decyzją, która się w Warszawie gdzieś tam podejmie, możemy załatwić dzisiaj całą Polskę. A zatem trzeba zmienić system opieki zdrowotnej, zwiększyć nakłady środków publicznych na ochronę zdrowia, pozostawić szpitale powiatowe, ponieważ są potrzebne lokalnej społeczności i w ten sposób nasze państwo sprosta gwarancjom, jakie daje każdemu obywatelowi Konstytucja Rzeczpospolitej.